Witam wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj Ski Jumping 2023, ponieważ była aktualizacja. Oprócz zmiany nazwy oczywiście, co się dzieje co roku, mamy sezon 2022-2023, mamy też nowe skocznie, możliwość wyjścia z konkursu po niedostaniu się do następnej rundy. O, to dobrze, będzie szybsza rozgrywka. Multiplayer bez wpisowego? To w sumie też spoko, nie będzie trzeba płacić. I poprawki błędów, zawsze są poprawki błędów, nie zawsze rzeczywiście poprawiają błędy. Aktualizujemy, nie wiem dlaczego, ale to bardzo długo oczekuję. Zdecydowanie ma to za sobą jakieś problemy. Nie no, nie mogę tak żyć, nie mogę, no po prostu to już, ile to 5 minut już trwa, ja nie wiem dlaczego to tak długo trwa. O, naprawiło się, wyłącz, włącz i zawsze będzie działać. Włożyłem do ryżu i zadziałało. Tu się jeszcze coś pobiera. O, udało się, uwaga proszę państwa. A w ogóle nie pamiętam jak się grało w tą grę, ja nie pamiętam w ogóle. Miałem tu ustawione przyciski, mam nadzieję, że one dalej są tu ustawione. Jako, że wracam do tej gry po pewnym dłuższym czasie, ja bym poprosił jednak ten tutorial. Mam ustawione, dobra, spoko, czyli mi się nie usunęło. Jak mam ustawione, to znaczy, że będzie wszystko śmigać. Chyba. No, powiedzmy. Nie wiem. No nie śmiga. Najważniejsze jest odepchnąć się dobrze z belki. Reszta nie ma znaczenia. O, już wiem jak to się robiło. No przecież to jest prosta sprawa. Cyk, no i proszę bardzo. Ja wygrywamy zaraz Puchar Świata. Prawie 11 poziom. Długość lotu plus 3,2. Całkiem sporo, ale tak jak pisaliście mi bardzo często, żeby właśnie tą długość lotu ulepszać, bo to podobno najwięcej daje. Jeżeli chodzi o sponsora, no to mamy jakiś jeszcze sponsora na 4 konkursy. Jeżeli chodzi o trenera, no to mamy Józefa Pomidorka. Sprzęcior, no tutaj mamy jakiś sprzęcior. No tutaj rzeczywiście inwestowałem, zresztą grałem też na live'ach. Mamy w ogóle 35 tysięcy, ale nie mamy tych mikroskopów. Właśnie, mikroskopy są bardzo ważne. Tak samo jak te sztangi, prawda? No i wygląd, o, kombinezon, jakaś skórkę. Tu mamy jakąś skórkę, nie wiem, czy ona darmowa. Nie, kupiłem ją chyba. 37 diamentów, oprócz tego, jeżeli chodzi o karierę, no to jeżeli chodzi o zawody, te, czyli terminarz. A, w ogóle zaczynamy teraz. Aha, no tak, pewnie dlatego, że zaktualizowałem gierkę. Wyniki, Puchar Świata 0. No to tak, zaczynamy tak naprawdę dopiero. To szkoda, że w sumie, czy ja mogę pominąć? Mogę pominąć ten Puchar Kontynentalny, więc sobie pomijamy ten Puchar Kontynentalny. Po co będę skakać w Pucharze Kontynentalnym? Ja wolę skoczyć w Pucharze Świata. Wisła K20. Szkoda, że tu jest K, a nie HS, no bo w rzeczywistości te skocznie są opisane, oznaczone jako HS, a nie jako K. No ale spoko, skaczemy. 131 metrów 27 lutego. No tak jak mówiłem, że być może wtedy ostatni raz grałem nawet w tą grę. Wiatrek pod narty, kwalifikacje do pierwszego konkursu Pucharu Świata 96. No tak standardowo myślę, że tragedii nie było, ale też wiadomo, że 100% jest najlepsze. O, chyba za wcześnie, o, nawet metr, to półtora metra za wcześnie to jest sporo za wcześnie, ale jako, że były dobre warunki, to poleciałem daleko. 18 noty, bez problemu, jak najbardziej kwalifikacja. I zobaczmy, które miejsce ostatecznie, 15 miejsce, wiatrak się nie zmienił, pod narty dalej wieje, z pierwszym numerem startowym. Szkoda, że te numery nie są od początku, takie jak na przykład były z tamtego sezonu, ale z dobra. Zobaczmy, chyba lepiej, no ciut lepiej, 40 cm około. Lepszy, ale czy dalej bardzo podobny skok? Chyba jednak dalej, bo to było za granicę 125 metra. Dokładnie, tak, 125,5 metra. 14 pozycja, bardzo podobny skok jak w tych kwalifikacjach, bardzo też podobne miejsce. Druga seria, Kamil Stok, dopiero na 30 miejscu. O, bardzo słabo Kamil sobie poradził. No ale my sobie zajmujemy 14 pozycję i walczymy o pierwszą dziesiątkę. Myślę, że w zasięgu jest ta pierwsza dziesiątka. Lepiej, żeby się wybić jeszcze. O, proszę ja ciebie, to był skok, to było wybić. Tak jest, za zieloną linię, co oznacza, że co najmniej będziemy na miejscu 14 w najgorszym wypadku. Ale wydaje mi się, że z takim skokiem, z taką próbą, z takimi nutami, ogólnie 240 punktów, to powinno dać jednak pierwszą dziesiątkę. Tak, udało się, na 10 miejscu pierwsza dziesiątka jest Halvor Egner Granerud, znowu z miód prywali. 12 punktów przewagi, no to sporo, Dawid Kubacki mocny, Piotr Żyła mocny, Paweł Wąsek nieźle, no tylko ten Kamil Stoch jakoś tak nisko, a poza tymi Polakami, tak jak w rzeczywistości, nikogo więcej. Zyskaliśmy doświadczenie, czy to dam na... Nie, nie dało nam jeszcze 11 poziomu, ale mamy nagrodę i ja z tej nagrody skorzystam. Obejrzyj reklamę i... Co? Wiadomo, że chcę 9. Czekaj, co? Zacięła się reklama w ogóle, no super. Super jesteś, tak. Odblokowałem grę, możemy przejść do drugiego konkursu w Wiśle. No, teraz to ja rozumiem taki numer startowy, 61 numerek na plastronie. Zobaczmy, 97%, bardzo podobnie jak wszystkie. Ale celuje w setkę, wiadomo. No i teraz, te wyjście z progu w drugiej serii było naprawdę niezłe, teraz bardzo podobne. Tak, z przyzwyczajenia się po wyjściu z progu w DS... Ciocie, ja pit. O nie, tylko nie to. Co my tu zrobiliśmy w tym momencie, za późno. No jakie noty, ale kwalifikacja jest, dobrze, żyjesz, świetnie.
Dobra, przejdź, pomiń mi to, stary, ja chcę skakać w pierwszej serii. Teraz mam nadzieję, że się... Które miejsce? No, 30, ale kontuzja, o nie! I co, teraz to znaczy, że nie będziemy skakać chyba, prawda? Ale spierniczyłem, co nie, no, tragedia. Nie dość, że mamy kontuzję, to oznacza, że nie będziemy skakać w Kusama, a szkoda, bo to fajna skocznia. A, pomijamy te konkursy, niestety. Potem puchar kontynentalny pomijamy, jak najbardziej, po co nam puchar kontynentalny w ogóle. Titize Neustadt? No to lecimy teraz do Niemiec, skaczemy w Titize Neustadt. Dobre warunki, 131,5 metra musimy skoczyć, 99%, prawie setka. I na progu musi być, jak zawsze, bardzo dobrze. Było bardzo dobrze, no i jest bardzo dobrze, okej. Okej, mam nad nim kontrolę, ale wysoko tu lecę. Wow, daleko! No, ale wyżej się leci niż w Wiśle, na pewno. Ładny skok, no i to da nam pierwsze miejsce. O, Kamil Stoch jednak wysoko jest, czyli w drugim konkursie w Wiśle musiał być, no i w Kusamo zresztą zaskakali. O, jednak nie pierwsza dziesiątka, ale 11 miejsce. Lecimy teraz z konkursem, bo to były kwalifikacje. Teraz ważny skok. Wiatr troszeczkę ucich. O, ależ słabo, 85% zaledwie. No to jest tragiczny wynik. To nie będzie, to nie... To nie będzie daleki skok, ale na progu bardzo dobrze. Szkoda tych 85%, ale lecę. Jest, zielona linia osiągnięta, więc my na spokojnie druga seria również będzie osiągnięta, bo mam 27 numer startowy, teraz na pewno będę liderem, wyprzedzam 26 zawodników. 14, czyli 10 miejsc, czyli jeszcze 10 skoczków było gorszych ode mnie. O, Tomasz Pilch się dostał do drugiej serii, nieprawdopodobna sytuacja, no jak po prostu nie Tomasz Pilch. Ale dobra, podobne warunki jak w pierwszej serii, 99%, to jest dobre odepchnięcie się od belki. No i teraz powtórzyć tylko wyjście z progu, z pierwszej serii. O tak, bardzo ładnie. No i ładnie lecimy. No i ładnie, no i ładny skok. Powalczyliśmy o pierwszą dziesiątkę. Może być pierwsza dziesiątka, ale nic nie jest przesądzone, bo niektórzy mogą skakać przecież dalej. No ale to był lepszy skok na pewno, 5 metrów aż dalej, 240 punktów. Uwaga, ostatecznie miejsce 10. Jesteśmy w czołowej 10. Dawid Kubacki wygrał, Piotr Żyła również w czołówce. Tylko ten Kamil Stoch jakoś tak zastanawiająco skacze słabo, co nie? Trzecia dziesiątka, tak jak nie Kamil. I jeszcze mamy klasyfikację generalną Pucharu Świata. Przypominam, że w 3 konkursach tak naprawdę nie startowaliśmy, a może inaczej, tylko w 2 startowaliśmy, a i tak jesteśmy na 19 miejscu. Mamy 11 poziom, długość lotu rozwijam. 3-6, no to nieźle, nieźle już jest. Zawody, drugi konkurs w Titize Neustadt. Tym razem gorsze warunki, słabsza widoczność, słabsze warunki, jeżeli chodzi o wiatr również, no i słabsze odepchnięcie się od belki, no ale nie aż tak słabe jak w tych kwalifikacjach pierwszych. Ojojoj, teraz za wcześnie wyszedłem, aż 1-7. Wcześniej. No tak, ciągnąłem w ostatniej chwili, lądowałem. Trzeba się sprężyć. Pomijamy, kwalifikacje są, to jest najważniejsze. Ciemno się zrobiło bardziej, ale 20 miejsce. Nie ma tragedii, jest dobrze. No i teraz pierwsza seria konkursowa. Arti Aigro zaczyna ten konkurs, a my z 32 numerem startowym. O, warunki bardzo podobne jak w kwalifikacjach. 99%, to się ceni jak najbardziej. No jest ładnie, dobrze wyszedłem. Wysoko nad tym zeskokiem lecę i bardzo daleko za tą zieloną linię. No może dobra, może nie bardzo, ale rzeczywiście przekroczyłem. Czułem ją znacznie. To jest chyba mój najlepszy skok tutaj. Wiadomo, że też patrzymy na warunki i tak dalej. No właśnie, piąte miejsce, też najlepsza pozycja. Trzech Polaków w czołówce. Widziałem tam, że Dawid Kubacki prowadził. Piotr Żyła był tuż przede mną. No i właśnie, oj, te warunki się pogorszyły niestety. 96%. Odepchnięcie się od belki również się pogorszyło w stosunku do serii pierwszej. Natomiast uwaga, idealnie, panie Janie, co tu się wydarzyło? Przechyliło mnie troszeczkę. Oj, właśnie, warunki nie pozwoliły mi odlecieć daleko. Szkoda, że ten wiatr się tak troszeczkę zepsuł, no bo jednak wieje mocniej w plecy, no i widzicie odległość również gorsza, 10 punktów aż dodanych, ale drugie miejsce jest co najmniej 6 miejsce w konkursie, brałbym w ciemno jak najbardziej. Piąte miejsce, Piotr Żyła za mną spadł, no czyli Piotrek też pewnie złapał słabe warunki, zobaczymy, które miejsce to tam da w klasyfikacji generalnej. Jeszcze podium, Dawid Kubacki znowu wygrał bardzo ładnie, skakuje z 19 na miejsce 16, no wiadomo, że tutaj nie są jakieś wielkie te różnice punktowe, do Roberta Johanssona nie tracę dużo, więc możemy powalczyć o to 11 miejsce. Umowa ze sponsorem została zrealizowana, czyli musimy podpisać sobie jakąś umowę, tak? Pytanie, czy sztangi, czy te... Kurde, nie wiem. Wezmę te mikroskopy. Mikroskopy plus 5, 12 konkursów. Dobra, bierzemy to, podpisujemy. Anna Pura, Sport Equipment. No dobra, no to teraz jeszcze myślę, że sobie rozegramy jeszcze te konkursy w Engelbergu. 2 w Engelbergu. No i może w przyszłym odcinku, jak zostawicie dużo łapeczek w górę, no to rozegramy sobie turniej 4 skoczni, ale teraz Szwajcaria. Jak będzie na progu? Oj, na progu nie wiadomo jak będzie, ale na przybelce 89%. No, mogło być lepiej, ale to są kwalifikacje, można to jakoś przeboleć. Oj, wybicie też za wcześnie. Są takie warunki, że ja nie muszę nim w ogóle sterować w powietrzu, no ale jednak zabrakło odległości tej zielonej linii. Widać tam, no, widać, że zabrakło.
i na progu, i przy belce. 19, czyli nie jest źle. No można poprzeboleć, niezłe nawet miejsce w tych kwalifikacjach, ale teraz to jest ważne, żeby się spiąć w tej pierwszej serii i w drugiej, żeby pokazać, że my tu mamy potencjał 93%. Co prawda potencjał przy belce nie pokazaliśmy 100%, ale przy progu już było nieźle, no ale strasznie spada na tym Engelbergu, właśnie, to jest Engelberg w tej grze, strasznie ten skoczek spada, nie ma takiego noszenia w drugiej fazie lotu, no jakoś tak dziwna ta skocznia generalnie, 115,2, miejsce drugie, 15 pozycja, strata, no jednak troszeczkę jest, na ponad 5 punktów do, no tutaj już sporo, no tak, ponad 7 punktów do pierwszej dziesiątki, trzeba było mieć dobre warunki, żeby tam polecieć, ale my mamy dobre warunki, 131 metrów, no nie wiem, czy szczerze powiedzieć, czy mi się to uda, rzeczywiście, no bo tam się spada, tam się nie da dolecieć, tam się spada na tej skoczni już tak daleko, jak przy punkcie konstrukcyjnym i ten skok, ojej, tu jeszcze spóźniłem, więc ale zobaczcie, jak wysoko lecę, no jest tak na styk, gdybym nie spóźnił, gdybym, cholercie jasna, nie spóźnił tego skoku, no to może by była ta zielona linia, teraz zabrakło, będzie drugie miejsce, tak mi się wydaje, tak jest, druga pozycja, a miejsce ostatecznie 16, no to rzeczywiście przegrałem tą jedną pozycję, jeszcze klasyfikacja generalna, 16 pozycja, no troszeczkę już większe straty tu są, ale nadal do nadrobienia. I ostatni konkurs na dzisiaj, drugi konkurs w Engelbergu, może będzie lepiej niż w tym pierwszym konkursie, no ale tak jak mówię, tam się dziwnie spada na tej skoczni, jakoś nie wiem, wybija się normalnie, leci i przy punkcie konstrukcyjnym nagle traci wysokość i spada. Co prawda spóźniliśmy ten skok w drugiej serii, mieliśmy bardzo dobre warunki. A szkoda, pierwszy skok spóźniony, a jeden z bardziej kluczowych. 96%, nie wiem czy było, nie, chyba dzisiaj nie były setki, albo może raz tam była setka w tej Wiśle. O, jest okej, okay. Gdybyśmy tak się wybili w tej pierwszej serii, w drugiej serii, sorry, no zobaczcie, i tu nagle spada, cyk, i jest przez zieloną linią, a przecież wyglądało, że polecę dalej. No ale kwalifikacja to jest najważniejsze, żeby mieć tą kwalifikację. Warunki, bardzo leciutki wiatr w plecy, bardziej neutralny niż przeszkadzający. 97% było, tak? A na progu, aj, znowu spóźnienie niestety. No i nie ma tej odległości w okolicach punktu konstrukcyjnego, w ostatniej chwili lądowałem, udało się wylądować. Miejsce aktualnie, zobaczmy, dobre noc dostałem, trzecia pozycja. Po pierwszej serii 15 miejsce, no bardzo podobnie jak w tym pierwszym konkursie. Mam dobre warunki, no właśnie, tylko żeby nie spóźnić wyjścia z progu, 92%, ale to można jeszcze jako tako przeboleć. Ważny jest ten próg, ważne, żeby nie spóźnić tego wyjścia, zobaczmy, no jest niespóźniony, ale metr, jest napisane, że metr za wcześnie. Ohoho, nie ma tej odległości, ta zielona linia, jak ona była daleko, masakra. Ale słaby noc dostałem, 9. pozycja, ale spadnę, chyba nawet do trzeciej dziesiątki, szkoda, bo były dobre warunki. No i niestety nie udało się, tak jest, trzecia dziesiątka, 23. miejsce. Najgorszy jestem z Polaków, ale rzeczywiście, Kamil Stoch, no tutaj coś ma niedoszacowane te umiejętności. W klasyfikacji generalnej jestem na miejscu 17, okej, okay, nie jest źle, biorąc pod uwagę, że trzy konkursy, nie było mnie trzy konkursów, to byłbym gdzieś wyżej na pewno. I tak się kończy ten odcinek, mam nadzieję, że wam się ten filmik spodobał, jeżeli tak, to fajnie, jakbyście zostawili łapeczkę w górę, zasubskrybowali kanał, będzie mi bardzo miło, no i tak jak mówiłem, jeżeli będzie dużo łapek w górę, no to w przyszłym odcinku rozegramy sobie turniej czterech skoczni. Na dzisiaj to tyle, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!